Jeden timeout, ale podstawowy. Pierwsza sprawa to jest rozpocząć nagrywanie, bo się wszystko samo powyłącza. No i w tym momencie, jak się już podjęło wysiłek włączenia kamery, no to zaczyna się pogoń za dostosowaniem wszystkich pozostałych ustawień. Kamera się włączyła i teraz trzeba uruchomić nagrywanie. Jeżeli teraz nie jest przygotowane wcześniej, no to trzeba zacząć paniczne poszukiwanie szczoteczki do zębów, która włączy pilotem kamerę. No i teraz jak się już jakimś cudem wygrzebało ją, bo akurat wpadła w szparę w wózku i udało się ją sięgnąć takim trenowanym wcześniej ruchem, wydobyć tą szczoteczkę, uruchomić nagrywanie w kamerze, to w tym momencie zaczyna się pogoń za dźwiękiem, czyli trzeba sięgnąć słuchawki, z którymi będzie trudność, żeby je założyć na głowę i żeby mikrofon był na tyle blisko, żeby było dobrze słychać. Więc po tych czterech panicznych etapach w końcu mogę wrócić do swojego tematu. Swój temat, to znaczy do tego tematu, po który uruchamiałem kamerę w momencie, kiedy się zdarzył na to czas. No, tutaj w tej chwili akurat to obserwuję strefy po wybuchu rakiety, której się nie udało wystartować z jakichś powodów. Z tak zwanego populizmu, czyli jak gdyby przekazania bardzo ważnych czynności do wykonywania przez masy komercyjne, których każda chce na tym zarobić przede wszystkim, a nie jest bardzo zainteresowana celem samym w sobie. No i to właśnie tak to jest, że jest cel w sam sobie, jest wydumany, atrakcyjny, hołubiony od dawna i w końcu doprowadzony do realizacji, czyli podróż w przestrzeń kosmiczną. Marzy się od dziecka wielu ludziom. Są w tym kierunku popychani, żeby poszli, wyszli sobie z tego domu swojego jak najdalej, żeby już wreszcie przestali męczyć rodziców, którzy się nimi opiekują, ponieważ im już nie starcza siły na to, żeby wszystko robić dla tych młodych ludzi, żeby byli jak najdalej, czyli najlepiej w kosmosie, bo tam też można wysłać człowieka, jak widać, skoro można wysadzić bombę atomową nad miastem, która się potem rozsmaruje po całym kontynencie zgodnie z ruchem planety i rozciągnie na cały kontynent azjatycki, no to mamy walkę wschodu z zachodem, no, za pomocą sił wspólnych, bo i wschodu i zachodu. Wielu ludzi na zachodzie, którzy pracowali nad tym projektem, pochodziło ze wschodu. I sami sobie zrobili kuku, i ja też sobie zrobię sam kuku właśnie tym filmem chociażby. Bo jakoś jak gdyby się opowiadam za tym, co jest częścią ludzkiej działalności, czyli patrzenia. No oczywiście słuchanie też jest ludzką działalnością, tylko to, że słuchanie ciszy jest najpiękniejszą z ludzkiej działalności. Tylko tyle, że kobiety tego nie potrafią zachować milczenia i ciszy, więc w związku z tym jak są, to trzeba słuchać, a jak trzeba słuchać ich, no to już wtedy jest wszystko zgodnie z ich wolą i w tym momencie zaczynają się nerwy i rezygnacja ze własnej woli, która jest niemożliwa, bo każdy ma instynkt samozachowawczy i w końcu się uprze przy tym, żeby nie wykonać czynności, która mu zaszkodzi albo której wie zgodnie ze swoim doświadczeniem czy praktyką, że powinien jakoś tę czynność wykonać, która mu
której mu kobieta zabrania. No i tak, ale to już taki temat, że tak powiem, inspirowany tym obrazkiem z Facebooka. A znowu chciałem o czymś zupełnie innym powiedzieć. Także już chyba nie mam żadnych szans, żeby sobie przypomnieć. Bo te wszystkie tematy, które w tej chwili poruszyłem, to były jak gdyby spowodowane tym. Spowodowane tym. Jak to nazwać? Tym wyjściem. No, nie będziemy tutaj reklamować w tej chwili Facebooka, więc w związku z tym przenosimy się i może dzięki temu się powrócą nam tematy, którymi się interesowaliśmy wcześniej. Były tutaj konsole, telewizory, jedna z gier. Starych gier, że stare są tańsze, a w pewnym wieku taniość zaczyna być istotniejsza. Wcześniej też jest to istotna, tylko nagle przestaje być istotna przy załamaniu pogody, że tak powiem. Czyli przy dostępie do dużych funduszy, nad którymi się jeszcze nie potrafi panować. No i to właśnie takie, że tak się też trzeba nauczyć. Panować nad funduszami, które są dostępne, ale ograniczone i jak gdyby trzeba je szanować, tak jak wszystko, czyli jak powietrze, wodę, szanować w tym sensie, że liczyć i wiedzieć i planować ich zużycie w czasie do następnego uzupełnienia konta, czyli do następnego uzupełnienia funduszy. Głos mi słabnie. Dobra, teraz to już nie będzie potrzebne. Już nie będę oglądał tego trailera, bo jak gdyby coraz mniej mam nadziei na pewnego rodzaju ciąg zdarzeń. Bo żeby sprzęt wymienić na nowszy, lepszy, to trzeba robić coś ze starym. Stary trzeba po prostu komuś podarować. Komuś, kto chce go otrzymać na przykład, albo kto zawsze zazdrościł, albo kto jeszcze się nie dorobił takiego samego, albo jeszcze lepszego, no to w tym momencie trzeba mu komuś go przekazać. No i w tym momencie albo ma się współpracę czyjąś, zgodę, albo ma się czyjś sprzeciw i wtedy nie ma się szans. No bo jak gdyby każdy sprzeciw jest silniejszy od słabego. Są rady. Może doczekamy tego, że kiedyś się zwolnią jakieś możliwości. Jakieś zrozumienie nastąpi. Tego, że jednak ten konik biegnie i nie patrzy na nas. I możemy tylko wskoczyć na siodełko albo popatrzeć sobie za nim, jak odjeżdża. Może będzie nam dane. Chyba już się nagadałem, bo chciałbym teraz pomilczeć i porozmyślać tak naprawdę o matematyce, o warstwach, o przenikaniu się z przestrzeni, o pewnego rodzaju zależnościach nakładania się różnych warstw, różnych z przestrzeni. Ciekawe, bardzo ciekawe, bo gdyby będę mógł to robić tylko w głowie, w swoim mózgu,
i nie będę mógł, będę mógł sobie wyobrażać w korze wizualnej, która odpowiada za wyobrażenie obrazu. No i w związku z tym jakoś liczyć optymalne, faktyczne, prawdziwe zależności i wydarzenia. No to do następnego. See you. Albo jak to mówią Rosjanie, paka.